Dzień dobry, witam Państwa bardzo gorąco w czwarteczek. Coraz bliżej końca tygodnia. Prognozy się sprawdzają. Rzeczywiście zrobiło się bardzo ciepło i przyjemnie. Nasze miasto tutaj przestało być okupowane, także w końcu można się spokojnie przemieszczać. Czyli wszystko idzie ku dobremu. W związku z czym zajmijmy się dzisiaj jeszcze zarabianiem pieniędzy, żeby w ten weekend, kiedy ma być dopiero naprawdę gorąco, były środki do tego, żeby jakoś przyjemnie spędzić czas. Zapraszam Państwa bardzo gorąco na antenie naszego programu. Jest to nowa gra, ale mam nadzieję, że sobie z nią poradzicie. Ona nie wymaga strasznie dużo ani czasu, ani tak naprawdę jakichś wyjątkowych zdolności. Natomiast na pewno odrobinkę spostrzegawczości i takiej przytomności. Ile pieniędzy jest na obrazku? Z tym, że uwaga, proszę Państwa, liczymy tylko te pieniądze, które są prawidłowe, które nie zostały w jakiś tutaj sposób źle czasami bardzo źle, bo widzę na pierwszy rzut oka, że niektóre zostały tak sfałszowane, że aż takich pieniędzy po prostu nie ma. W każdym razie proszę dodać wszystkie te prawidłowe, prawdziwe pieniądze. To nie są jakieś straszne miliony, to nie są też jakieś euro czy coś tam. Złotóweczki, proszę policzyć, jaka tu tak naprawdę jest kwota, jakimi zasobami dysponujemy z rana, czy starczy na kawę, czy raczej nie. A ja Państwu zapewniam od razu taką kwotę, która na pewno starczy na jakieś bardzo przyjemne sprawy na weekend. 100 zł gwarantowane, proszę spróbować policzyć, może wyjąć sobie oryginały z portfelika, zobaczyć wszystkie takie pieniążki gdzieś tam mamy, czy w słoiczku, czy w jakiejś miseczce, czy właśnie w portfeliku, no, czy w kieszeni panowie, co trzymają takie drobne, także na pewno znajdziecie. Proszę spróbować policzyć, a ja szybciutko przypomnę parę zasad naszego programu. Proszę Państwa, w tym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. No i mam nadzieję, że w tym momencie wszystko jest jasne i że za chwilę usłyszę pierwszego zwycięzcę. Oj, nie wiem jak wy, ja znowu nie wyspana, ja nie wiem, ja już się chyba nigdy nie wyśpię, ale coś przeczytałam, że Justyna Kowalczyk też ma straszne kłopoty ze spaniem, nie wiem czy mamy z tego samego powodu, ale naprawdę coś jest, ja już od paru ładnych tygodni nie mogę się wyspać. Natomiast u mnie to może dziecko małe, no, które jeszcze ciągle nie daje się wyspać, nawet po prawie 3 latach. No ale może kiedyś ten dzień nadejdzie. W każdym razie, proszę Państwa, mam nadzieję, że wy w lepszej nawet formie niż ja. Naprawdę wszystko nam dzisiaj sprzyja, pogoda, ciśnienie, słońce. Jest super, a będzie tylko coraz lepiej, dlatego nie musicie się spieszyć z tym, żeby lecieć gdzieś coś załatwiać i to słońce chwytać, bo proszę Państwa, te prognozy, które oglądałam, zapowiadają nam tylko coraz piękniejszą pogodę. Widziałam do niedzieli, nie wiem co dalej, ale nacieszymy się słońcem, także bardzo proszę zostań przed telewizorem jeszcze przez chwilkę, spróbuj sobie zarobić pieniądze, to na pewno będzie weselej. Ten piękny czas później mijał. No, w każdym razie, proszę Państwa, chyba nie muszę Was przekonywać, że warto pieniądze zarabiać i mieć. A w takich okolicznościach to chyba jest przyjemne. Czekam na pierwszy telefon. Proszę Państwa, ja wiem, że to jest nowa zagadka i musicie się do niej pewno w jakiś sposób przekonać, przyzwyczaić, spróbować, że może komuś się nie chce, może ktoś się spieszy. Ale to naprawdę wydawałoby się, że mam wrażenie, że można wykonać w locie tak naprawdę. Są to takie kwoty, które no chyba nawet ja bym policzyła, a naprawdę nie jestem najlepsza w liczeniu. Ale tutaj jest parę pieniążków. Ile tutaj jest? 4, 8, 10, 12, 12 monet. Tak, 12 monet. Także wszystko widać, wszystko leży, wszystko jest na Państwa oczach. To jest tylko kwestia spostrzegawczości, policzenia, szybciutkiego dodania i telefonu, a
tak naprawdę myślę, no sądząc po tym, że jeszcze do tej pory nie słyszę żadnej odpowiedzi, to chyba nikt dzisiaj nie zamierza z nami się bawić, więc myślę, że każdy, kto ewentualnie by zechciał wykręcić nasz numer telefonu, bez problemu powinien trafić do studia. Proszę Państwa, sprawdźmy. Mam nadzieję, że ktoś już policzył. Zaczęliśmy od razu też od wyższej kwoty. Na ogół ta pierwsza zagadka jest za 50 zł. My od razu Państwu zaproponowaliśmy 100, żeby po prostu tuż przed weekendem tych pieniędzy więcej do Was powędrowało. Poza tym właśnie chciałabym zachęcić do odrobinki wysiłku. Pieniądze, kochani, kto nie lubi pieniędzy? Wszyscy lubimy pieniądze, także temat wdzięczny, aczkolwiek na pewno jakąś odrobiną tutaj spostrzegawczości trzeba się wykazać, żeby jednak wypatrzeć, że niektóre z tych monet są fałszywe i tych fałszywych nie dodawać, dobrze? Także jeśli ktoś policzy, to zapraszam do telefonu, dobrze? Bo w ten sposób można się do nas zgłosić. Albo z telefonu komórkowego, albo stacjonarnego, numer 704-304-304. Także zapraszam bardzo serdecznie, jeśli ktoś już policzył, to proszę wykręcić nasz numer, trafić do studia i podać odpowiedź, bo coś mi tu samotnie nie idzie Państwu, nie udało się naprawdę. To jest prościutkie. Prościutkie zadanie, proszę się tylko przyjrzeć. Zobaczcie, przecież tu widać na pierwszy rzut oka, już nie chcę wskazywać palcem, ale na pierwszy rzut oka widać, że niektóre z tych monet są fałszywe. Mamy pierwszy telefon. Dzień dobry. Sorry. Nie, wie pan co, to nie jest jeszcze poprawna odpowiedź, ale bardzo dziękuję za telefon i namawiam pana serdecznie, żeby jeszcze raz się przyjrzeć, dobrze? Proszę jeszcze raz spróbować się przyjrzeć, jeszcze raz policzyć cztery. Cztery to nie jest jeszcze poprawna odpowiedź, ale czekam na następną propozycję. Widzę, że już przynajmniej ktoś spróbował policzyć, już jakieś pomysły, pierwsze obliczenia są. Zobaczymy, może przy kolejnym telefonie usłyszymy odpowiedź za stówkę. Proszę Państwa, 100 zł na wyciągnięcie ręki. Wygrywacie banknoty, a liczycie monety. Takie monety, nie wiem, być może po prostu część z nich tak naprawdę już w ogóle wychodzi z takiego codziennego użycia, może tych, nie wiem, 2-5, może Państwo nie trzymacie, 1 grosz nie trzymacie w domu, może stąd kłopot, że nie pamiętacie, jak one wyglądają, nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas z takimi monetami, z takimi pieniędzmi miał do czynienia i w sumie każdy z nas teoretycznie powinien wiedzieć, jak one wyglądają, więc nie jest to kłopotliwe. A ja bym nawet tak dla własnej ciekawości próbowała rozwiązać tę zagadkę, żeby sprawdzić, czy gdyby ktoś próbował mi wcisnąć fałszywy pieniążek, czy bym się zorientowała, że jest fałszywy. Nawet samo to warto naprawdę spróbować tę zagadkę rozwiązać z tego powodu. To jest łatwa zagadka na początek programu. Proszę Państwa, parę monet wyciągnął reżyser z kieszeni, rzucił na stolik, zrobił zdjęcie. Zobaczcie, ile tak naprawdę ma pieniędzy. Ile tak naprawdę ma pieniędzy i co z tym może zrobić? A gdzie dał sobie wcisnąć jakąś fałszywkę, tak? Na tym to polega. Ciekawa zagadka, naprawdę, dla osób spostrzegawczych, dla osób, które uważają, że nigdy by sobie nie dały wcisnąć fałszywego pieniądza. Posłuchajmy, bo może mamy zwycięzcę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka będzie odpowiedź? 4,27. Wie pan co, jeszcze raz będzie pan się musiał przyjrzeć, bo jeszcze pan tutaj jakiś błąd wykonał. Proszę państwa, w tej kopercie jest odpowiedź. Także jeśli ktoś poda odpowiedź tę prawidłową, to ja pokażę, że na tę odpowiedź czekaliśmy. W tej kopercie jest odpowiedź do tej zagadki. Jest tylko jedna możliwa odpowiedź. Jeśli ktoś z Państwa wyliczy prawidłową kwotę, otworzę kopertę, udowodnię, że na tę odpowiedź czekaliśmy. Tak? Także tutaj nie ma żadnej względności. Jedna możliwa odpowiedź, proszę Państwa, ponieważ nie słyszę tak zbyt często tych odpowiedzi, To może po prostu jednak zmienimy zagadkę, może jednak zagramy coś z tym uzupełnianiem liter, czy coś. Raczej dzisiaj będą nas spostrzegawczość zagadki. Także to jest czas, na który się umawiamy, że jeśli ktoś obliczył, a chciałby spróbować zarobić 100 zł, to trzeba się w tym czasie zgłosić, bo po prostu widzę, że albo nie idzie Państwu liczenie, albo nie ma dzisiaj naprawdę nikogo już przed telewizorem. W każdym razie dopiero 2 odpowiedzi słyszałam, a sporo czasu już nam minęło od początku programu, także też nie chcę marnować go. Proszę bardzo, prosimy o odpowiedź. 26 groszy. To też nie jest dobra odpowiedź jeszcze. No,
proszę jeszcze raz się przyjrzeć, dobrze? Jeśli jeszcze raz coś tam pani dostrzeże, że gdzieś popełniła pani błąd, jakoś inaczej wyjdzie przy tym kolejnym liczeniu, proszę jeszcze raz nawet zadzwonić ze swoją odpowiedzią, byleby się wyrobić do końca tego odliczania. 9 chwil, 8 już słyszę, także to odliczanie trwa, odbywa się bardzo szybciutko. Umawiamy się na ten czas. Jeśli czas dobiegnie końca, zakończmy tę zagadkę, bo coś czuję, że może nie przypasowała ona państwu dzisiaj jakoś. Może nikt nie myśli o pieniądzach, jak jest taka piękna pogoda i nie zachęca państwa nawet to, że jest większa kwota niż zazwyczaj do wygrania. Ja bym się przymierzyła na miejscu każdej osoby, która jest przed telewizorem. Przymierzyłabym się do tej zagadki, bo nie dość, że jest ona ciekawa i jest jakimś takim wyzwaniem, bo powtarzam, to są monety, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Proszę państwa, jak to świadczy o jakiejś naszej niespostrzegawczości, że nie widzimy, no, które są prawdziwe, które nie, prawda? Także dla samej ciekawości, dla sprawdzenia siebie samego policzyłabym, a jeśli już policzysz, to z kolei naprawdę warto wykręcić nasz numer, bo chyba każdy, kto to zrobi, trafia na antenę. Mamy jeszcze 7 chwil na zakończenie tej zagadki. Ja bardzo namawiam, żeby sprawdzać swoje odpowiedzi. Jestem bardzo ciekawa, co państwu wyszło. 100 zł proponuję jako nagrodę gwarantowaną, jeśli ktoś poda odpowiedź z koperty, czyli prawidłową kwotę, która jest rzeczywiście tutaj dostępna, ta prawdziwa, bo liczymy tylko te dobre monety, dobrze? Uwaga, posłuchajmy, proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką odpowiedź pani proponuje? 4,46. Mhm. To nie będzie prawidłowa odpowiedź. To nie jest jeszcze kwota z koperty. Przypominam, w tej kopercie prawidłowa odpowiedź, ona jest do wyliczenia. To wszystko jest na państwa oczach tutaj. Tutaj. I naprawdę to da radę wyliczyć. To nie jest trudna zagadka. Każdy da radę. Każdy z nas te pieniądze widział, miał w ręku i to naprawdę nie jest trudne, tylko trzeba na chwileczkę może po prostu jednak przysiąść, jednak troszeczkę może podejść bliżej do ekranu, przyjrzeć się, co tam się dzieje, które są prawdziwe, które nie są prawdziwe. Także ktoś da radę, tylko trzeba po prostu się troszeczkę może jednak do tego przyłożyć. Ale proszę państwa, być może w tej chwili siedzi przed telewizorem ktoś, kto obliczył dobrą kwotę, tylko musi jeszcze do mnie przedzwonić. Także 6 chwil. Nie będę państwa męczyć długo tą zagadką. Przed nami dzisiaj w końcu te zagadki na spostrzegawczość, które już od jakiegoś czasu obiecuję. Będą zdjęcia, będzie trzeba znaleźć różnice, będą łatwiejsze, trudniejsze. Dlatego trenujemy spostrzegawczość. To jest zagadka też, przy której trenujemy spostrzegawczość, więc mam nadzieję, będzie państwu dzięki tej zagadce dużo łatwiej przy kolejnych wypatrywać te różnice. Tu trzeba wypatrzyć, które pieniądze są sfałszowane i tych nie liczyć. Prawidłowa odpowiedź, ta z koperty. Jaka jest kwota, taka naprawdę kwota? Ile jest pieniędzy na tym obrazku? 704-304-304 numer telefonu dla komórek, dla telefonów stacjonarnych. Naprawdę sądzę, że każdy, kto ten numer wykręci w chwili obecnej, może trafi do studia, bo chyba państwa zabiłam tą zagadką. W każdym razie może wszyscy się spodziewali czegoś, nie wiem, typu jak wczoraj graliśmy ułóż słowo z liter, bo to wczoraj czy przedwczoraj, bo słowo wiśnia, także takich bardzo prostych zagadek na początek, a my to troszeczkę żeśmy dzisiaj może bardziej troszeczkę trudniejszą zagadkę, no bo jednak trzeba liczyć. Znaczy wydawało mi się, proszę państwa, że takie kwoty to każdy z nas jest w stanie policzyć, ale może nie, może nie, może jednak matematyka i liczenie to nie jest to, co najlepiej nam wychodzi. No dobrze, zaraz się przekonamy, bo mamy jeszcze 5 chwil. Mam nadzieję, że w tym czasie ktoś poda prawidłową odpowiedź i wygra nagrodę. W związku z tym, że zagadka, no, do liczenia, prawda? Czyli no jednak troszeczkę trudniejsza niż już proste słowo z liter. W związku z tym od razu też i wyższa nagroda na samym początku programu. Tylko proszę chociaż spróbować. Proszę sobie, nie wiem, wyciągnąć z kieszeni, z portfelika, czy tam z jakiegoś słoiczka takie drobne pieniążki. 50, 2 złote, złotówka, grosze jakieś, 1 grosz, 5 groszy. Wyciągnąć i zobaczyć, porównać z oryginałem. Dodać to, co jest według ciebie prawdziwe. Podaj odpowiedź. Jeśli to jest odpowiedź z koperty, 100 zł jest twoje. 4 chwile jeszcze, nie chcę też państwa za długo tym męczyć, bo plany na dzisiaj bogate, dużo różnych zagadek, także żebyśmy się ze wszystkim wyrobili dzisiaj chociaż to
to po prostu może nie ma sensu za długo czekać. Zwłaszcza, że ten telefon jakoś tu się w studio nie urywa. Sądzę, że za mało może jest graczy przed telewizorem i coś nie chce się Państwu liczyć, nie chce się dzwonić. Nie wiem, co jest grane, ale powinnam tu słyszeć co chwila odpowiedź. A gdyby tak też i było, to pewno już by było po tej zagadce. Proszę Państwa, czy ktoś policzył, ile jest pieniędzy na tym obrazku? No to migusiem może, nie? Czy ktoś policzył, ile pieniędzy jest na tym obrazku? Czy ktoś jeszcze ma jakąś odpowiedź? Bo otwieram kopertę i pokażę Państwu odpowiedź. Kończymy tę zagadkę. Kończymy tę zagadkę. Zostały 3 chwile. Tak? Zapraszam serdecznie, bo mamy dzisiaj naprawdę dużo pieniędzy do rozdania. Dużo ciekawych zagadek. I sądzę, że jest szansa, żeby dużo ludzi dzisiaj wygrało u nas pieniądze. Tylko też, no powtarzam, to jest pierwszy taki naprawdę ładniejszy dzień od paru dni. Pierwszy taki z ładniejszą pogodą i troszkę się boję, czy w ogóle dzisiaj kogoś zastaniemy w domu. dlatego też no nie chcę męczyć Państwa zagadką, która, no nie wiem, nie sprawia tym osobom, które włączyły jednak telewizor i nasz program, nie chcę sprawiać jakiegoś za dużo kłopotu. Proszę Państwa, ja bym spróbowała szybciutko policzyć, szybciutko zadzwonić. Bez problemu trafiacie na otwartą linię, naprawdę każdy, kto chce się tutaj dostanie. Tylko no, trzeba spróbować. Zapraszam serdecznie. Ile pieniędzy jest na obrazku? Jaką masz odpowiedź? 2 chwile jeszcze. Może podyktuję Państwu jeszcze raz mój numer telefonu. Czyli tak, albo dla komórek, dla telefonów stacjonarnych to jest ten sam numer. 704-304-304. I sprawdźmy, czy komuś się udało jakąś nową odpowiedź doliczyć, wyliczyć. 2 chwile. Będziemy kończyć tę zagadkę. Uprzedzam lojalnie, że jeżeli ktoś liczy, wykonał wysiłek, to jest to ostatni moment, żeby spróbować spieniężyć ten wysiłek, a nagroda jest niemała, bo aż 100. Także proszę spróbować. Śmiało, naprawdę śmiało. Proszę Państwa, ostatnia chwila. Ale powtarzam, jeśli nie daliście rady, jeśli nikt nie policzył, za chwileczkę koperta otwarta, za chwileczkę pokażę Wam rozwiązanie i przejdziemy do innych zagadek. Uwaga, jest telefon, może się uda. Proszę bardzo. Dzień dobry, 426. Też nie, proszę Pani, też niestety nie jest to poprawna odpowiedź. Piotruś, jeszcze na jedną osobę poczekajmy, dobrze? Ja wiem, że jest 0, ale zanim pokażę rozwiązanie, jeszcze na jeden telefon czekamy. Proszę Państwa, czekam na jeszcze jeden telefon. Jeśli ktoś policzył, chciałby sprawdzić swoją odpowiedź, to uwaga, zapraszam teraz do telefonu. Wykręcamy numer. Podyktuję Państwu ostatnia osoba i pokazuję rozwiązanie, dobrze? Sprawdźmy. 704-304-304. Proszę bardzo, kto ma jeszcze odpowiedź, dzwoni, czekam. Kończymy zagadkę, kończymy, uprzedzam Państwa, kończymy, pokażę zaraz rozwiązanie. Czekam na ostatniego gracza w tej sprawie. Jedna osoba, czy ktoś jeszcze policzył? Oho, dzień dobry. 4,23. Też nie. Proszę Państwa, uwaga, sprawdźmy odpowiedź. Teraz pokażę reżyser, gdzie tam były sfałszowane fragmenty. 2,68. Następnym razem. Następnym razem, słuchajcie, zostaje 100 zł. I proszę bardzo o następną zagadkę. Mam nadzieję, że może tutaj powiedzie nam się bardziej. Proszę Państwa, trzeba znaleźć różnicę między obrazkami, jedną różnicę. Jedną różnicę między tymi zdjęciami, dobrze? Tak jak patrzę teraz sama, to szczerze mówiąc tej różnicy za bardzo nie widzę na pierwszy rzut oka. Naprawdę nie widzę. Trzeba się na pewno troszeczkę przyjrzeć. Proszę Państwa, to nie jest proste. Znaczy, jeżeli ktoś wykręci numer, trafi na antenę i tu będzie chciał pracować nad rozwiązaniem tej zagadki, to raczej może nie wyjść. Trzeba się chwileczkę przyjrzeć. Zaczynamy od razu od takich troszeczkę
troszeczkę trudniejszych zagadek, bo jakąś rozgrzewkę w tych grach na spostrzegawczość już Państwo mieliście. No niestety nie udało się rozwiązać tej poprzedniej zagadki, także tym bardziej zależy mi na tym, żeby teraz podkręcić tempo, żeby po prostu ten zmarnowany czas nadrobić i żeby ktoś, żeby te pieniądze do Państwa szybciutko wędrowały. Także błyskawicznie rozwiążemy tę zagadkę. Zapraszam serdecznie. Kto widzi różnicę, kto potrafi o niej odpowiedzieć, do telefonu. Czekam na pierwszego dzisiaj zwycięzcę. Proszę Państwa, strasznie dużo czasu nam zeżarły te pieniądze. Także lecimy, bo musimy to wszystko nadrobić. Także uwaga, kto widzi różnicę? Może ktoś już widzi. Jesteś spostrzegawczy, udało Ci się dostrzec, co różni te zdjęcia? Potrafisz to w dwóch słowach ująć? To zapraszam do studia po 100 zł. Pierwszego dzisiaj zwycięzcę. Gracza nie, bo graczy słyszałam paru, tylko coś Państwu tam przy tych pieniądzach nie szło liczenie. Także uwaga, 704-304-304. Piotrusiu, kończymy zagadkę. Dajmy Państwu znać, co? Nie chcę, żebyśmy teraz, wiesz, czekali, aż się Państwo jakoś długo będą decydować. Kończymy. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę Państwa, nie będziemy już, troszkę czasu nam, no można powiedzieć, w pewnym sensie zmarnowaliśmy na tę pierwszą zagadkę, bo rzeczywiście no jakoś nie zbliżaliście się do prawidłowego rozwiązania. Dlatego teraz chciałabym to nadrobić. Uwaga, innego rodzaju zagadki. Jeśli poćwiczyłeś spostrzegawczość przy tych pieniądzach, to teraz powinno Ci być łatwiej. Niektórzy będą musieli dopiero się rozkręcać, wyostrzać wzrok, ale tym może wykorzystasz to, że właśnie wcześniej już ta spostrzegawczość poćwiczona teraz szybko wychwyci, jaka jest różnica. To jest trudna zagadka, trudna. Nie zaczynamy od razu z tego, nie zaczynamy od tego najprostszego poziomu trudności, bo po prostu za dużo czasu nam minęło na tę poprzednią zagadkę z pieniążkami. Proszę Państwa, szybkie 100 zł. Kto widzi różnicę między tymi zdjęciami? Szybciutko do telefonu, czekam. Bardzo mi zależy na tym, żeby już ktoś wygrał pierwszą nagrodę. Nie marnujmy więcej czasu. Zapraszam. Jesteś gotowy? Dzwoń. Bez problemu gracze trafiali na otwartą linię, także myślę, że to akurat się nie powinno zmienić. Tylko pytanie, czy jest ktoś jednak... Nie wiem, czy warto kontynuować. A, jest telefon! Ja już się zaczęłam tutaj martwić, a tu słyszę telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę opowiedzieć, gdzie jest różnica? Po prawej stronie kawałka brwi, tak jakby nie ma. Rzeczywiście, wie pan co? Brawo. Brawo, że pan to wypatrzył. Ja nie widziałam tego. Ja myślałam, że coś ma tam może z tymi odrostami, nie tak? Ale brawo dla pana. Rzeczywiście jakby została wyskubana część brwi. Brawo, 100 zł pan wygrywa. Bardzo serdecznie gratuluję i bardzo, bardzo się cieszę. I uwaga, proszę Państwa, nie będziemy zwalniać tempa, dobrze? Wskakujemy znowu na stopień wyżej na tej drabinie trudności. Dwie różnice. Ładna dziewczyna. Jest na co popatrzeć, natomiast my się skupiamy na szukaniu dwóch różnic. Także proszę oczywiście docenić piękno, ale przede wszystkim szukamy tego, czym się te dwa zdjęcia różnią. Trzeba to będzie opisać jakoś tam na antenie. Kolejne 100 zł do wygrania. Gonimy, nadrabiamy stracony czas z liczenia pieniędzy, bo jak Państwo sami widzieliście przed chwileczką, ten telefon właściwie natychmiast po tym, jak poprosiłam, że kończymy zagadkę. Tak, nie będziemy dzisiaj czekać. Nie będę czekać. Jeśli nie będzie Państwu szło z jakąś zagadką, zmieniamy, lecimy dalej, bo to już jest czwartek. Jutro się kończy pierwszy tydzień czerwca i zaraz się okaże, że jest koniec czerwca, a my ciągle czekamy na nie wiadomo co. Trzeba zarabiać pieniądze, planować wakacje i wyjeżdżać, żeby te... Właściwie to są 3 piękne miesiące w Polsce mamy, żeby te miesiące wykorzystać tak, żeby później starczyło tej energii i dobrych wspomnień na resztę roku. Także tak, wszyscy narzekają, że nie ma pieniędzy. Ja Państwu proponuję wygrywanie i zarabianie w moim programie codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11 w Tele 5. Czekam. A teraz kolejna nagroda i mam nadzieję, że naprawdę w trymiga do kogoś powędruje. Czyli są dwa zdjęcia. Są między nimi dwie różnice. Ja wiem, że ciężko w to uwierzyć, jak się tak na chwileczkę, tak tylko na moment spojrzy, bo rzeczywiście nie widać, żeby tutaj były jakieś zasadnicze różnice. Na obu zdjęciach jest rudawa, na obu zdjęciach ma niebieskie oczy,
na obu jest ładna, no i tyle, no a co, co więcej. No niewiele się dzieje, to jest w sumie tylko fragment głowy, no twarz, troszkę ramienia, te włosy ładne, jakaś grzywka. Proszę Państwa, tu każdy szczegół, każdy drobiazg, tu się liczy naprawdę każdy cień, odcień, fragment, myślcie tak jak grafik komputerowy, który dostałby to zdjęcie i dostałby za zadanie zrobić te różnice. Tu są aż dwie różnice, dobrze? I trzeba będzie wytłumaczyć, na czym one polegają, także proszę sobie jakoś tam wstępnie ustalić wypowiedź, jak trafisz na otwartą linię, co mam nadzieję wydarzy się lada moment. Pierwsza zagadka naprawdę w sumie szybko zniknęła, ta poprzednia, także mam nadzieję, że teraz też kończymy, dokładnie. Musimy nadrobić stracony czas i wydać te wszystkie pieniądze, które powinny do Państwa powędrować w czasie, jak liczyliście te monety. Tak? Także nie czekamy, nie zastanawiamy się, jeśli udało Ci się dwie różnice wypatrzeć, to łap telefon i dzwoń, bo zaraz znowu ktoś tu trafi, zaraz znowu ktoś wygra pieniądze, a Ty dalej będziesz siedzieć i patrzeć się, zastanawiać, ojej, wiedziałem, to mogłem być ja. No, to nie ma co się zastanawiać, tylko trzeba dzwonić. Dobrze, proszę Państwa, w takim razie może pełna mobilizacja ze wszystkimi osobami, które już widzą dwie różnice między tymi zdjęciami. Wykręcamy numer, komórka, telefon stacjonarny, dyktuję Państwu. Uwaga, 3, 2, 1, start. 704, 304, 304. Uwaga, kto? Szybciutko kończymy zagadkę, nadrabiamy stracony czas. Proszę Państwa, nie ma co czekać. Każdy, kto chyba chciał, dzisiaj dostał się na otwartą linię, także z tym nie ma kłopotu. Widzę, że jest jakiś kłopot może ze spostrzegawczością, ale mam nadzieję, że ktoś jeszcze tutaj te dwie różnice wypatrzył. Kto? Jedna osoba jest potrzebna, tylko już. Ja wiem, że jest trudniej znowu niż przy poprzedniej zagadce, ale dał ktoś radę, prawda? No naprawdę wystarczy mi jedna osoba, to jest najlepsze i... No, jak się ktoś tak samo nie wyspał jak ja, jest niewyspany ciągle, to rzeczywiście może... Może będzie ciężko. Takie zagadki na spostrzegawczość, zwłaszcza, że tutaj tak nie ma nic takiego rzucającego się w oczy, prawda? Ja tak jak patrzę, to żadna z tych różnic nie razi tak po oczach, no nie bije. Więc rzeczywiście trzeba się chwilkę spokojnie, ale bardzo uważnie przyjrzeć. A ja Państwu z kolei tego spokoju dzisiaj nie zapewniam, dlatego że troszkę za dużo czasu zajęła nam ta pierwsza zagadka, żeśmy próbowali coś nowego z tymi pieniędzmi, to nie bardzo Państwu szło, dlatego zmieniliśmy zagadkę i będę zmieniać kolejne. Nie chcę już więcej czasu stracić, dobrze? Jeśli się nie da, to zmienię za chwilę i tę na coś innego, tylko no, wolałabym, żeby ktoś jednak zadzwonił, podał odpowiedź, żeby te pieniądze po prostu do Państwa powędrowały, bo tak przy zmianie zagadki w sumie zmarnowany czas, zmarnowana nagroda, a tak ktoś może sobie zarobić jeszcze. Całkiem nieźle, stówka. Zapraszam serdecznie. Kto jest gotowy do podania odpowiedzi? Jedna osoba jest mi potrzebna. Naprawdę się zastanawiam, Piotruś, czy zagadki na spostrzegawczość są na dzisiaj dobre. Trzy chwile, bo musimy jakoś, żeby też Państwa nie zaskoczyć tym, że nagle wyświetlimy rozwiązanie. On wyświetli rozwiązanie, pokaże po prostu zdjęcie, na którym będą w czerwonych kółeczkach zaznaczone te różnice. Trzy chwile jeszcze macie Państwo na to, żeby ktoś tu do mnie trafił i ktoś mi opowiedział o tych różnicach, a co za tym idzie, właśnie wygrał pieniądze. Także zapraszam serdecznie. Trzy chwile takiej ostatniej szansy dla tej zagadki. Ja wiem, że Was dzisiaj czuję, widzę, że jest Was po prostu mało przed telewizorami, że gdyby było więcej osób, gdyby nie to, że ta pogoda się tak poprawiła i mi Państwa zabrała sprzed telewizorów, to pewno i ta pierwsza zagadka i te kolejne dużo szybciej i prościej by były rozwiązywane, ale no jest jak jest. Jest przynajmniej jeden pan, który jest naprawdę spostrzegawczy, rozwiązał pan poprzednią zagadkę, więc jest pan siłą rzeczy naturalnym kandydatem na zwycięzcę przy kolejnej zagadce, więc może warto spróbować. Nikt nie jest wykluczony z dalszej gry. Możesz wygrać wszystkie nagrody w jednym programie, jak się dobrze postarasz. Tylko spręż się i przede wszystkim uprzedzam, proszę dzwonić do mnie tylko pod warunkiem, że widzisz te dwie różnice i potrafisz je opisać, dobrze? Nie wystarczy, że ktoś zadzwoni i powie, widzę.
widzę dwie. Coś tam mniej więcej trzeba opisać, co gdzie, dobra? Gracie Państwo o stówkę, także to nie są małe pieniądze. Dwie chwile jeszcze, tylko no, moje nerwy zaczynają się w temacie, czy są osoby, które w ogóle są chociaż troszkę spostrzegawcze. Niestety jesteśmy już na wyższym poziomie trudności, a tej spostrzegawczości niestety nie da się za bardzo tak przez przypadek w życiu nauczyć. Albo się z nią człowiek rodzi, albo nie. No i pytanie, na kogo trafiliśmy dzisiaj przed telewizorem? Ostatnia chwila, proszę Państwa, ja Was nie będę dręczyć. Nie będę Was dręczyć zagadką, której, nie wiem, z jakichś przyczyn te osoby, które są przed telewizorem, nie są w stanie rozwiązać. Zmienimy znowu na coś innego, tak jak tę pierwszą zagadkę z pieniędzmi, dobrze? Ale mam nadzieję, że jedna osoba chociaż się znajdzie i że czas poświęcony na tę zagadkę i pieniądze, które zaproponowałam, nie pójdą na marne. Więc uwaga, ostatnia chwila, to jest naprawdę ostatni moment, żeby złapać telefon do ręki i spróbować się tutaj dostać. Dyktuję numer 7. Gotowi? No to dyktuję. 704-304-304. Uwaga, kogo usłyszę? Kogo usłyszę? Dał ktoś radę, prawda? Jak dałeś radę, to próbuj trafić do studia. Chociaż raz. Dwie różnice. Gdzie one są? Nikt? Proszę Państwa, nie wierzę, że nikomu się nie udało. Naprawdę, no... To, że mi się nie udało, to jest normalne, bo ja jestem bardzo słabo spostrzegawcza, ale... Państwu, nikomu, naprawdę nie ma nikogo dzisiaj przed telewizorem. Był jeden pan, co rozwiązał tę poprzednią zagadkę. Dobrze panu szło. Nie dał pan rady tutaj w tym? Proszę spróbować przedzwonić. Wygra pan sobie drugą stówkę. A jeśli ktoś z Państwa jeszcze zobaczył, to zapraszam, proszę zrobić panu konkurencję. Jedna, dwie, trzy osoby. Proszę spróbować wykręcić mój numer telefonu. Naprawdę nie ma dzisiaj żadnego kłopotu z trafieniem na otwartą linię. Jest Państwa garstka przed telewizorem. Ja narzekałam na to, że wcześniej była brzydka pogoda, ale ładna pogoda to może jest miła dla mnie prywatnie, ale zawodowo to jest mój wielki wróg. Zabiera mi Państwa sprzed telewizorów. Czy ktoś został dzisiaj w domu, tak bardzo się nie spieszy, może ktoś nie lubi tak bardzo słońca i ciepła. Zwłaszcza, że będzie jeszcze, będzie się jak tym nacieszyć dzisiaj do końca dnia ładnie. Jutro, sobota, niedziela. Sobota, niedziela, nie widzimy się. Proszę Państwa, będziecie korzystać ze słońca, powietrza. A teraz zaróbcie sobie pieniądze na to, żeby jakoś miło spędzić czas. Zero, słyszę, że bezlitosny reżyser będzie zmieniał. Poczekaj jeszcze chwileczkę, Piotruś, bo czasem Państwo na to zero czekają, żeby do mnie zadzwonić, także podyktuję może numer po raz ostatni do tej zagadki. Mam nadzieję, że kogoś za chwileczkę usłyszę. Gotowi? Dwie różnice wypatrzone? No to śmiało. Z komórki, ze stacjonarnego 704-304-304. Na kogo czekam? No, wykręcił ktoś numer? Dwie różnice, proszę Państwa. Jeden pan już dzwonił, który był spostrzegawczy, bo rozwiązał pan poprzednią zagadkę. Nie widzi pan w tej chwili tych dwóch różnic? Piotruś, jesteś tam? Jeszcze nie wyświetlaj rozwiązania. Jeszcze poczekajmy chwileczkę. Daj jeszcze chwilkę. Jak tam? Nie wiem, co dalej grać. Nie wiem, czy dalej... Nie wiem, czy dalej męczyć Państwa tymi zagadkami na spostrzegawczość, tak jak mieliśmy w planie, bo coś mi to marnie wygląda. Chyba nie bardzo mamy dzisiaj w ogóle graczy przed telewizorem, a już na pewno nie... A już traciłam nadzieję, halo? A witam. A dzień dobry, to proszę opowiedzieć, co pan tu wypatrzył? Na prawym obrazku na ramieniu brakuje kosmika Włosa. Mhm.
dodatku brakuje pierścionka takiego trzeciego na paluszku. To ten najmniejszy pierścionek, dlatego nie zwróciłam może na niego uwagi. Brawa dla pana. Brawa, jest pan naprawdę spostrzegawczy, super, 100 zł dla pana i ogromne gratulacje, bo rzeczywiście to naprawdę nie było proste. To się jakoś tak zlewało, że w ogóle nie było tego widać. Piotrusiu, prosiłam cię, naprawdę, naprawdę chcesz dalej kontynuować? Daj spokój, no. Znaczy nie, ja uważam, że nie powinniśmy grać zagadek na spostrzegawczy, że nie idzie państwu, ale... Na chwileczkę. No to dawaj bonusa. Dawaj więcej pieniędzy, weźmiemy. Gdzie są moje pieniądze? Gdzie są moje pieniądze z sejfu? Są. To daj 1000 zł. Albo może daj Piotruś 2 od razu, wiesz? Daj 2, co się będziemy szczypać? Troszkę dzisiaj czasu żeśmy, wiesz, zmarnowali na tę pierwszą zagadkę. Strasznie jakoś ciężko państwu szło liczenie. Dajmy od razu 2000 zł. Proszę państwa, to ta nagroda składa się z dwóch elementów, 100 zł gwarantowane za podanie prawidłowej odpowiedzi na antenie i reszta to bonus, w tym momencie jest to 1900 zł bonusa, o który dodatkowa gra, szansa, dodatkowa szansa dla zwycięzcy, żeby jeszcze właśnie więcej tych pieniędzy zarobić. 5 pytań w ciągu 30 sekund na antenie. I na ogół naprawdę są to dość proste pytania. Bardzo często państwo później w telefonie już poza anteną mówicie, Boże, jakie to było proste, jakie to było proste. No, mam nadzieję, że dzisiaj uda się na wszystkie odpowiedzieć i ktoś całą nagrodę zgarnie. A tymczasem, proszę państwa, zobaczmy, co tutaj mamy, bo ja tych pieniędzy z sejfu wyciągam codziennie naprawdę dużo. Więc zobaczymy jeszcze dzisiaj, czy przy następnych rodzajach zagadek, ale mam nadzieję, że uda mi się jeszcze więcej państwu dzisiaj rozdać. W każdym razie, w tym momencie, uwaga, dość trudna zagadka, nie chcę państwa straszyć tak od początku, ale jest ona dość trudna, bo trzeba znaleźć aż 3 różnice między tymi zdjęciami. Aż 3 różnice. I tak na pierwszy rzut oka, jak patrzę na to, pomimo tego, że kiedyś widziałam te zdjęcia, powiem państwu szczerze, że 3 to za nic nie widać. Gdzie mogą być 3? Tutaj też niewiele się dzieje w sumie na tym zdjęciu. No tutaj mam przynajmniej całą dziewczynę, tak? Całą postać. Niezbyt poważnie ubraną. Także za dużo elementów tego stroju to nie ma. Właściwie na białym tle, więc znowu nic nie dzieje się w tle, gdzie bardzo często te różnice nasi graficy robią. Także to nie jest różnica gdzieś w tle. I na tym białym tle to szczerze mówiąc, nic nie chcę już mówić, ale troszkę ciężko się rozwiązuje zagadki. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś kontrastu, że na tym białym tle jakoś ciężko się patrzy na zagadkę, czy nie wiem czego naprawdę, czy jest to tak za jasne, czy prześwietlone, nie wiem o co chodzi, ale na tym białym tle rzeczywiście te zagadki trudno się obserwuje. No ale dobrze, dajmy szansę, bo z kolei jest też to szansa na to, żeby dać więcej pieniędzy, więc mamy 2000 zł nawet możliwe do wygrania. No i teraz pytanie, czy ktoś da radę. 3 różnice, tak? Na chwilkę, proszę państwa, próbujemy taki troszkę bardziej, nazwijmy to ekspercki poziom trudności. Na chwilkę, dobrze? Nie będziemy tutaj długo czekać, mam nadzieję, że zaraz ktoś się zgłosi. A jeśli nie, to po prostu znowu zaproponuję zmianę zagadki. Tym razem już rodzaju zagadki, bo mam dzisiaj delikatne wątpliwości, czy państwo jesteście wystarczająco skupieni. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Czwartek może, nie wiem, czwartek to prawie jak piątek już. Ale sądzę, że jest to raczej efekt słońca, ciepła, poprawy pogody, że nagle jakoś nie tak bardzo chcemy się koncentrować, każdy sobie o czymś tam myśli, marzy. Proszę państwa, proszę mi uwierzyć, to wszystko jest bardzo fajnie, ale naprawdę większość marzeń bez pieniędzy że pozostanie marzeniami jedynie, a jeśli ktoś postara się chociaż troszeczkę skoncentrować i zwłaszcza właśnie w takim okresie, czy w takim momencie, kiedy widać, że większość ludzi jest jakoś czy rozleniwiona, czy mało skoncentrowana, to w takich momentach najłatwiej wygrywać pieniądze, najłatwiej coś zarobić, no bo
większość jest mało skoncentrowana. Jeśli tobie się uda zebrać do kupy, znaleźć różnicę, zmobilizować, żeby wziąć telefon, zadzwonić do mnie, to naprawdę bez większej konkurencji, co jest też no, istotne, masz szansę zarobić dużo pieniędzy. Nie wiem, czy na dzisiaj ta zagadka nie jest za trudna. Naprawdę przeszliśmy tutaj ciężkie chwile z tymi poprzednimi zagadkami na spostrzegawczość, ale też tak jak przy tych pieniądzach było słabo, nikt właściwie nawet się nie zbliżał do tej kwoty. Właściwie tak już jednak przy tych zagadkach z różnicami jeden, drugi pan jednak prawidłowo rozwiązali i w sumie dość szybko te zagadki, także mam nadzieję, że ktoś się też i do tego znajdzie. Zapłacimy, może uda się właśnie wygrać tę większą kwotę, a my wtedy już spokojnie będziemy mogli zaczynać już jednak nowy rodzaj zagadek, bo myślę, że w tych nas spostrzegawczość to jest maks. Dobra. Piotruś, słuchaj, bo naprawdę czas nam mija, weekend się zbliża, musimy dać Państwu coś więcej zarobić. Dajmy może 4000 zł od razu, zwłaszcza, że jak patrzę, mam tutaj naprawdę poważne zasoby. Także 4000 zł proponuję, nie opieraj się, bo myślę, że może dzięki temu też więcej osób zerknie na tę zagadkę, a im więcej osób zerknie na zagadkę, tym większa szansa, że ktoś ją rozwiąże. Dobrze, ale wiesz co, Piotrusiu, bo ja bym jednak nie chciała za długo z tą zagadką czekać. Jeśli nie uda jej się Państwu rozwiązać, to po prostu też przejdziemy już do tych zagadek jednak ze słowami, wiesz, bo ze słowami jakoś Państwu łatwiej idzie, także umówmy się, że jakoś, nie wiem, czy ostatnia chwila, czy coś, że po prostu jest to tak na chwilę szansa, a potem lecimy dalej, bo trochę czasu już dzisiaj straciłam, także wolałabym więcej nie tracić. 10 czy 0? Już 0? 10 chwil. Dobra. Umówimy się na 10 chwil. Tylko uprzedzam Państwa, że to szybciutko będzie mijało, bo troszkę dzisiaj nam zabrała czasu pierwsza zagadka, która okazała się być, no może nie wiem, czy za trudna, czy właśnie może. To jest wszystko kwestią tego, kto jest danego dnia przed telewizorem w tym momencie. Dzisiaj obawiam się, że w związku z tym, że jest to naprawdę pierwszy ładny dzień, po prostu w ogóle nikogo nie ma przed telewizorem. I dlatego ciężko te trudne zagadki się rozwiązuje, no bo jednak musimy trafić na kogoś jakoś tam jednak specjalnego. Takiego eksperta my to nazywamy, ale no coś w tym jest. Rzeczywiście kogoś, kto troszeczkę może jest sprytniejszy, właśnie bardziej spostrzegawczy, bardziej skrupulatny. To jest zdolność, proszę Państwa, z tym się trzeba urodzić, tego za bardzo nie da się wyuczyć, tej spostrzegawczości. My tu próbujemy ćwiczyć, trenować w naszych programach spostrzegawczość, ale prawda jest taka, że no już na tym etapie to musimy trafić po prostu kogoś dobrego. Kto jest spostrzegawczy? Kto z Państwa widzi szczegóły? Kto nie odpuszcza? Bo to trzeba tak bardzo dokładnie przyjrzeć się tym zdjęciom, porównać odpowiednie fragmenty, odpowiednie elementy obydwu zdjęć i co gorsza, ta już na tym etapie zagadka, taka ekspercka jest tak skonstruowana, że to niekoniecznie jest takie zasadnicze te różnice, że tu coś jest, a tu czegoś nie ma. Właśnie o to chodzi, że one są takie subtelne, to są dyskretne różnice, ja to tak nazywam, i trzeba być naprawdę takim dociekliwym i takim troszkę jak księgowy, takim bardzo skrupulatnym, żeby zobaczyć, że to coś jest inaczej. Ja jestem troszkę właśnie tak taka ogólna, nie wdaję się tak bardzo w szczegóły i troszkę tak na chybcika wszystko robię. Ja widzę, dobra, tu jest czerwona sukienka, tam jest czerwona blondynka, buty ma, krzesło ma, bach. Gdzie są różnice w takim razie? I to aż 3. No właśnie na tym polega problem, że gdzieś są, tylko są one tak zrobione, że po prostu ich tak na pierwszy rzut oka nie zobaczysz. No tu trzeba kogoś naprawdę dobrego, ale mam nadzieję, że w ciągu tych 8 chwil ktoś taki trafi do studia. Tu muszę też Państwu powiedzieć, że bez większego kłopotu naprawdę będziecie trafiać do studia. Dzisiaj nie ma tłumów na otwartej linii, także każdy, kto wypatrzy, to zapraszam jak najszybciej do telefonu, bo też zmarnowaliśmy na początku programu trochę czasu i teraz ten czas chcemy nadrobić stracony. Dlatego takie tempo narzuciliśmy przy kolejnych zagadkach, że
nie da się, to się nie da. Bach, rozwiązanie, lecimy dalej. I tak samo będzie z tą. 7 chwil jeszcze czekam, natomiast Państwo absolutnie nie musicie czekać do zera. Naprawdę to nie ma nawet sensu. Lepiej wcześniej zadzwonić, bo czasem przy tym zerze więcej osób próbuje się tutaj dostać, może jest większa konkurencja, nie wiem, nie ma co czekać na to zero. W każdym razie musimy się troszeczkę sprężyć, bo jednak nie mamy za dużo czasu, a to już czwartek. To już czwartek pierwszego tygodnia czerwca, więc jak szybko się okaże, że już jest lipiec. Jak teraz Państwo czegoś nie zorganizują pieniędzy, to potem może być już za późno, żeby jakieś wakacje czy coś tam wykombinować. Także zapraszam serdecznie. Zapraszam serdecznie. Nawet 4000 zł w tej chwili do wygrania. Czy ktoś ma herapkę na taką kwotę? To proszę bardzo, do studia, do telefonu. Spróbujmy to skończyć. Będziesz musiał opowiedzieć o tych trzech różnicach. No i niestety to są aż trzy różnice, tak? I żadna z nich nie jest taką różnicą, którą widać na pierwszy rzut oka. No niestety, to jest zagadka dla twardzieli. No ale dobrze, może się ktoś taki znajdzie. Panowie, którzy rozwiązali poprzednie zagadki, na pewno są kandydatami na zwycięzców również przy tej, bo bardzo dobrze panom poszło rozwiązanie tych wcześniejszych zagadek na spostrzegawczość. Muszę się troszeczkę napić. Patrzcie Państwo, patrzcie. Ja się troszeczkę napiję i już do Was wracam. Dobra. No, cały czas nie słyszę telefonu. Co to ma znaczyć? Nikt nie rozwiązał? Nikogo nie ma przed telewizorem? Nikt nie widzi? Kochani, zrobimy tak na te ostatnie 5 chwil, ponieważ nie chciałabym znowu zmarnować tego czasu, a przede wszystkim nie chciałabym zmarnować pieniędzy, które już się pojawiły na liczniku. Zapłacimy nawet te 4000 zł za dwie różnice, dobrze? To jest bardzo trudna zagadka. Ja wiem, że to jest bardzo trudna zagadka i wiem, że może Państwu naprawdę mogło się nikomu nie udać znaleźć tych trzech różnic. Ja wiem, że to jest taki hardcore taki, no, że tak powiem. Naprawdę te różnice są tutaj okrutne. Trzeba być bardzo, bardzo spostrzegawczym, naprawdę bardzo bystrym i bardzo skupionym, żeby zobaczyć, że coś tam w tych miejscach się różni. A co więcej, wiele osób będzie próbowało, skupi się, skoncentruje, będzie naprawdę mocno próbowało to rozwiązać i nie da rady. Nie da rady nawet tych dwóch różnic, nie da rady też znaleźć. Dwie różnice. Jeśli znajdzie się jedna osoba, której się udało, to ja bardzo serdecznie zapraszam do telefonu. Nawet 4000 zł jeszcze przez 4 chwile można wygrać, ale biorąc pod uwagę dzisiejszą pogodę i to, że widzę, że Państwa po prostu nie ma przed telewizorami, a te osoby, które akurat dzisiaj trafiły na nasz program, no może nie tak dobrze sobie radzą z zagadkami na spostrzegawczość, zmienię tę zagadkę, uprzedzam Państwa, zmienię, bo nie chcę marnować więcej czasu. Już zmarnowałam czas na pierwszą zagadkę w dzisiejszym programie z tym liczeniem pieniędzy, było coś takiego. Nie dawaliście Państwo rady, ja czekałam, ciągle miałam nadzieję, w końcu musiałam ją rozwiązać, pokazać odpowiedź i tak naprawdę cały ten czas poszedł na marne, nikt nie wygrał nagrody. Nie chcę, żeby to się powtórzyło. Chciałabym, żeby jeśli nie przy takiej trudnej zagadce, to następna, łatwiejsza, żeby te pieniądze do Was przez cały program szły. Ale do trudnych zagadek nie wiem, czy jeszcze wrócimy dzisiaj. Tak się zastanawiam, Piotrek, a może jeszcze podwyższymy nagrodę? Co myślisz? Jakbyśmy tak nawet 6 tysięcy Państwu dali, co? Daj 6 tysięcy Państwu, zaproponujmy. To są ostatnie 3 chwile. Tylko dwie różnice, proszę. Ja myślę, że to tylko tutaj jest zbędne. Dwie różnice po prostu, bo naprawdę znalezienie tych dwóch różnic to jest bardzo trudne zadanie. Więc tylko dwie różnice to nie brzmi wystarczająco poważnie według mnie. A tutaj naprawdę szukamy eksperta. Znalezienie dwóch różnic nie wyjdzie, sądzę, 90% osób. 90% osób nie wyjdzie. Większości osób nie wyjdzie znalezienie dwóch różnic. Nie da się. Więc naprawdę proszę Państwa, jeśli komuś się udało, ktoś te dwie różnice ma wypatrzone,
to jak najszybciej proszę dzwonić, spróbować wygrać. I uwaga, bo mamy nawet 6 tysięcy złotych, na ostatnie 3 chwile mamy nawet 6 tysięcy złotych. Uwaga, bardzo trudna zagadka, poszukujemy eksperta, poszukujemy kogoś naprawdę spostrzegawczego, kogoś naprawdę skoncentrowanego, bystrego i kogoś, kto naprawdę dobrze sobie radzi z wyszukiwaniem takich detali. To są detale. Nie spodziewajcie się Państwo, że tu będzie różnica, że na jednym zdjęciu będzie w czerwonej sukience, a na drugim w czarnej. A na drugim w czarnej. Albo, że na jednym blondynka, a na drugim ruda, czy tam brunetka. To nie będą takie różnice. Ten etap takich łatwych zagadek mamy już dawno za sobą. I ja byłam przeciwko graniu tych trudnych zagadek na spostrzegawczość dzisiaj, bo widzę, że Państwu słabo idzie. Widzę, że nie wiem, może po prostu nie ma graczy. Może ta pogoda wyciągnęła wszystkich z domu i z taką garstką osób, jak może są przed telewizorem, jesteście Państwo, to może po prostu nie trafiliśmy na kogoś tak spostrzegawczego. Natomiast jeśli komuś się udało, mamy jeszcze 3 chwile. I sądzę, że to jest ostatnia szansa na tak duże pieniądze w dzisiejszym programie. Nie będziemy już dzisiaj trudnych zagadek grać. Może kolejne dni, kiedy już Państwo znowu do tego słońca przywykniecie. Może więcej osób będzie przed telewizorem i te trudne zagadki też dacie radę rozwiązywać. Ale dzisiaj już tylko łatwe. Dzisiaj już tylko łatwe. Także jeśli ktoś chce spróbować wygrać większe pieniądze, to w tej chwili. 2 różnice. To jest naprawdę bardzo trudne zadanie. Proszę Państwa, bardzo trudne. Trzeba się naprawdę bardzo skupić i być bardzo dobrym, żeby to wypatrzeć. Jeśli jest jedna czy dwie osoby, którym się udało, to zapraszam do telefonu, bo ja nie chcę dzisiaj marnować więcej czasu. Zmienię tę zagadkę, pokażę Wam rozwiązanie z żalem, bo w tym momencie szansa na 6 tysięcy przepadnie, ale zrobię to dla Państwa, żeby wrzucić te łatwiejsze zagadki za mniejsze pieniądze, bo lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu. Także niech to będzie 50 zł, ale takie, które da się wygrać, a nie taka trudna zagadka, a nawet może 6 tysięcy, skoro nawet nikt nie potrafi znaleźć jednej różnicy. Dobra, nie ma się co denerwować, 2 chwile. Zawsze jest ta nadzieja, zawsze jest ta szansa, że gdzieś jest ktoś, kto te 2 różnice znalazł, tylko jeszcze może nie wykręcił mojego numeru telefonu, może szuka właśnie telefonu, może właśnie zorientował się, że może aż tyle pieniędzy wygrać i że nikt nie zna rozwiązania i warto by było, żeby się zgłosił. Uwaga, ostatnia szansa, żeby się zmobilizować, sprężyć, zadzwonić, spróbować wygrać. Tak? No to na kogo czekam? 704-304-304. Proszę bardzo, 2 chwile, 2 różnice i nawet 6 tysięcy złotych możliwe do wygrania. Kto dał radę? Piotrek, czy myślisz, że znajdzie się chociaż jedna osoba? Jezu, to jest naprawdę straszna zagadka, straszna zagadka. Ja w ogóle trochę żałuję, żeśmy ją dzisiaj wyciągnęli. Mówiłam, prosiłam, nie grajmy tego, zwłaszcza w pierwszy dzień ładnej pogody, kiedy wszyscy po prostu się rzucają na tę pogodę jak dzicy, bo ostatnio nas wymęczyło zimno, deszcz, więc ten pierwszy dzień słońca to jest po prostu jak wszyscy wyskakują chociaż na balkon, żeby tylko na to słońce popatrzeć, więc po prostu nie ma ludzi dzisiaj przed telewizorami. Te trudne zagadki na takie dni to jest pomyłka, bo możemy naprawdę nikogo nie znaleźć. Nawet jeśli zaproponujemy jeszcze więcej pieniędzy. Proszę Państwa, to jest kupa pieniędzy. Ktoś może wygrać nawet 6 tysięcy złotych, jak się dobrze postara. Tylko no inaczej, ja myślę, że pewno są osoby, które by 6 tysięcy chciały wygrać. No ale jeszcze niestety tutaj naprawdę to jest nieodwołalne. Te 2 różnice trzeba znaleźć. Trzeba o nich opowiedzieć na antenie. Nie będzie tak, że a pani Aniu, dostałem się na antenę, to może chociaż 6 stówek. Nie, 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 nie. Dobrze? Nie za trafienie na antenę są nagrody. Trzeba rozwiązać. Trudne zagadki dla ekspertów za duże pieniądze. No tak jest w naszym programie, jak w życiu. Jak w życiu. Największe nagrody idą do najlepszych. Dobra,
Ostatnia chwila, zaraz się przekonamy, czy jedną taką, no, sprawniejszą w tych zagadkach na spostrzegawczość osobę udało nam się gdzieś tam wyhaczyć przed telewizorem. Jeśli rozwiązałeś, zadzwoń, nie masz konkurencji. Zobacz, wyjrzyj przez okno, to masz odpowiedź, ile osób próbuje dzisiaj do mnie trafić. No właśnie, także naprawdę warto. Jesteś przed telewizorem. Przepraszam Państwa. Widzisz te dwie różnice. Chyba jednak się zaraziłam od Basi. Zaraz się okaże. Zawsze jak moje dziecko jest chore, potem ja jestem chora. No, może się uda jakoś wykaraskać tego tym razem. Jedna chwila, dwie różnice, nawet 6 000 zł możliwe do wygrania. Dyktuję numer i czekam. I mam nadzieję, że kogoś za chwileczkę usłyszę. Dobra? To lecimy. Komórka, stacjonarny, to wszystko jedno. Ważny numer i ważne, żeby go wykręcić. 704-304-304. I słucham. Nie pokazuj jeszcze rozwiązania, Piotrusiu, proszę cię, nie wyświetlaj. On wyświetli takimi kółkami czerwonymi, zakreśli, gdzie były te różnice, ale jeszcze chwilkę, bo czasem ludzie czekają na to zero. Szybciutko, proszę Państwa, kończymy tę zagadkę. Proszę, żeby ktoś ją rozwiązał. Proszę opowiedzieć o dwóch różnicach. 704-304-304. Komu się udało je wypatrzeć? Piotrek, do 12 poczekajmy, dobra? Daj mi 8 tysięcy. Daj mi 8 tysięcy i do 12. To jest tylko chwilka z tego, co widzę. Ile tam nam zostało do tej 12 według waszego zegara? Bo u mnie to już. A, no mówiłam, chwilka, no niedużo. Ale na te 3 minuty, ostatnie 3 minuty, mam jakieś szanse. I nawet 8 tysięcy złotych, proszę Państwa. No to... Zawsze mówię, nadzieja umiera ostatnia, a zwłaszcza moja. Ja naprawdę gdzieś na końcu zawsze mam wiarę w to, że znajdzie się ktoś. Chociaż jedna osoba, ale że się znajdzie. Uwaga, skoro jest dzisiaj aż tak ciężko. Dlatego dużo pieniędzy możliwe do wygrania. Nawet 8 tysięcy złotych, proszę Państwa. Następne zagadki naprawdę będą bardzo łatwe. Bardzo łatwe i więcej jak 5 dyszek Państwu nie będę mogła zaproponować. Także proszę skorzystać z tego. Nie każdy, nie zawsze potrafi zagadkę rozwiązać. To naprawdę musi się wiele rzeczy złożyć. Musisz być przed telewizorem, musisz być wyspany, wypoczęty, w dobrym nastroju i przede wszystkim w tym wypadku być spostrzegawczym. A tu naprawdę ciężko może być z tym, zwłaszcza dzisiaj. Ale zawsze jest szansa, że chociaż jedna osoba się znajdzie, która wszystkie te warunki spełni i widzi te dwie różnice i ma szansę te większe pieniądze wygrać. Do 12 proszę się zgłosić. To jest niecałe, to jest półtorej minuty w tym momencie. Półtorej minuty do 12, bo o 12 mamy taką niepisaną umowę, że zmieniamy rodzaj zagadek w tym programie. Tylko powtarzam i uprzedzam lojalnie, takich pieniędzy, takich możliwości już dzisiaj nie będzie. Także ostatnia szansa na nawet 8 tysięcy złotych, ale już proszę Państwa, to jest troszkę ponad minutę do 12. Muszę usłyszeć odpowiedź. Jesteś gotowy, widzisz te dwie różnice, potrafisz je opisać, nie wiem, nie boisz się, chcesz spróbować wygrać 8 tysięcy, dzwoń. Dzwoń, nie trzeba czekać na 12, naprawdę. O 12 powinniśmy zmienić rodzaj zagadek w ogóle. Także ostatnie 50 sekund, kończymy tę zagadkę. Proszę Państwa, tak jak zakończyliśmy pierwszą, tak i przy tej możemy pokazać Państwu po prostu rozwiązanie.
umawiamy się, że do 12, jeśli ktoś zna odpowiedź, to zgłosi się tu, dobrze? Żeby nie poszło na marne to, że te 8 tysięcy udało mi się od reżysera wyciągnąć. Proszę Państwa. Śmiało, śmiało. Czas nam się kończy. Do 12 zostało 20 sekund. Uwaga! Jest jeszcze szansa. Znaczy, na pewno ktoś, kto dopiero teraz zaczyna rozwiązywać zagadkę, to nie da rady. Ale jeśli jest osoba, która wcześniej rozwiązała, ma 10 sekund, żeby trafić do studia. Uwaga! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Śmiało! Ostatnia szansa. 2, 1. Uwaga! 12, 12. Piotrek, nie wyświetla, Miru. Nie wyświetla, nie wyświetlaj tej odpowiedzi. Poczekaj, 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 poczekaj. Czekamy, czekamy. Jedna osoba, tylko już. Naprawdę nikt. Nie wyspaliście się Państwo? Opuściliście mnie wszyscy? Ci panowie, którzy rozwiązali wcześniej te dwie zagadki na spostrzegawcze. Żaden z panów też tutaj tych dwóch różnic nie widzi? Proszę Państwa. Mam zwątpić, mam was zwątpić. Zawsze się znajduje jedna osoba i po prostu żal mi tej kwoty. Jeszcze chwilkę czekam, ale to się musi wydarzyć już. Może wrócił ktoś właśnie do domu, zawsze po tej 12:00 tak sobie myślę, Boże, jak ja mam Państwu teraz dać zagadkę D-O-M-Y, ułóż słowo z liter i zaproponować 50 zł, po tym jak było na tym liczniku nagrodowym 8 tysięcy możliwe do wygrania. Ciężko, ciężko mi taką decyzję podjąć. Jeszcze chwileczkę poczekamy. Piotrusiu, nie wyświetlaj tego rozwiązania, jeszcze chwileczkę. Te osoby, które wróciły może przed chwilą do domu, często Państwo wracacie, czy przynieść jakieś zakupy, czy zjeść coś, czy no nie wiem, ja z dzieckiem wracam koło 12 też na obiadek do domu, także może jakieś mamusie z dziećmi wróciły do domu, włączyły telewizor, zostawmy dzieci, zostawmy obiadek. Nawet 8 tysięcy możliwe do wygrania, ale trzeba się naprawdę sprężyć. Sprężyć, bo powinniśmy już zakończyć tę zagadkę i zmienić ją na coś takiego bardziej przystępnego, coś bardziej dla ludzi. Ale czekam, bo zawsze jest ta szansa, że no gdzieś jedna osoba dała radę. Albo da radę za sekundę, może za dwie. Piotruś, zaproponujmy Państwu jeszcze parę chwil. Proszę Cię, daj mi dwie minutki jeszcze, czy trzy, co? Proszę. Dla tych mam z dziećmi, co wróciły na obiadek na 12. 2:30. Patrzymy, patrzymy, proszę Państwa. Dwie różnice między tymi zdjęciami. Dobrze, no... To nie są proste różnice. To nie jest coś, że na jednym zdjęciu jest blondynka, na drugim bruneta, a na jednym ma czerwoną sukienkę, na drugim czarną. To nie jest tak. Te różnice... Spodziewajcie się Państwo czegoś podstępnego. Czegoś takiego, gdzie może nawet patrzysz na to, ale po prostu nie widzisz, że jest inaczej. Bo to jest coś bardzo dyskretnie, delikatnie, subtelnie inaczej. Troszeczkę inaczej. To jest jedna z naszych najtrudniejszych zagadek, najbardziej takich właśnie podstępnych, bo patrzysz w to miejsce i po prostu nie widzisz. Nie widzisz, bo coś odwraca Twoją uwagę, nie dostrzegasz takiego detalu. Półtorej minuty.
jedna osoba wystarczy, żeby wszystko się dobrze skończyło, tylko no musi to być ktoś naprawdę taki dogłębny. Naprawdę spostrzegawczej osoby szukamy. No, to nie jest proste zadanie. A jeszcze właśnie ta pogoda. Pogoda jest naszym największym wrogiem dzisiaj. Oczywiście prywatnie też strasznie się cieszę, że zrobiło się ciepło i ładnie, ale służbowo to jest dla mnie nie fart, bo wszyscy wyłażą z domu nacieszyć się ciepłem i słońcem. Nikt nie myśli o tym, że trzeba zarabiać pieniądze. Zaraz państwo będziecie wolni, zaraz sobie pójdziecie, będziecie robić co chcecie, macie jeszcze cały dzień. A ten program trwa jeszcze tylko chwilkę. A jeszcze ciągle ktoś może zarobić nawet 8 tysięcy złotych. Nawet 8 tysięcy złotych, możesz to sobie wyobrazić? No, całe wakacje ustawione. No działoby się, naprawdę. Tak? To naprawdę można już sporo różnych fajnych marzeń przy takich pieniądzach zrealizować. Nie muszę chyba państwa namawiać, że w 8 tysięcy warto mieć. Tylko pytanie, czy ktoś jest w stanie, czy ktoś przy tej zagadce jest w stanie o te pieniądze zagrać? Czy ktoś jest w stanie podać odpowiedź? Dwie różnice między tymi zdjęciami. Musicie być podejrzliwi i tacy skrupulatni. Czy jest ktoś taki dzisiaj przed telewizorem? Czy tylko wszyscy zadowoleni, szczęśliwi, nie skrupulatni, tylko myśląc o niebieskich migdałach. Ostatnie chwile dla tych osób, które dotarły po 12 do domu. 2, 1, uwaga, przekonajmy się, czy komuś się udało. Naprawdę nikt? Ani jedna osoba? Czy może, no nie wiem, znalazłby się ktoś, tylko na przykład raz wykręciłeś numer telefonu, zrezygnowałeś? Nie rezygnuj. Jak są takie trudne zagadki, to rzeczywiście mało ludzi... Mało ludzi zna rozwiązanie, mało ludzi próbuje wykręcić nasz numer telefonu. Zawsze wtedy czekam, żeby ktoś na tę twardą linię trafił, ale naprawdę warto spróbować ten drugi raz, czy nawet trzeci raz. Będzie tak niewielka konkurencja przy tej otwartej linii, że jeśli trafisz na tę linię, to no, jest ogromna szansa, że to będziesz ty, kto zagra za chwilę 8 tysięcy złotych. Na pewno. Nie wiem. No, to normalne. Obawiam się, że po prostu nikt nam tego nie rozwiązał. Mam zmieniać, proszę państwa. Zmieniać. Naprawdę nikt nie dał rady. Nikt nie dał rady. No, ja mogę go prosić w tej chwili, żeby wyświetlił rozwiązanie, zakreślił tymi kółeczkami te miejsca, w których były różnice i państwo się przekonacie, że one tam były, bo część osób pewno na to patrzy i co sobie myśli? Tam nie ma różnic. Niunia, tam nie ma różnic. Są, mówię wam, że są. Naprawdę i zobaczycie, że są. Tylko ja bym wolała, żeby ktoś z państwa je podał. Naprawdę nikomu się nie udało zobaczyć tych dwóch różnic? Za trudne to jest, proszę państwa. Jak ja bym chciała teraz widzieć, co się u was dzieje, żeby mi ktoś powiedział, ty weź zmieniaj na tę prostą zagadkę za 50 zł, nie męcz nas tym. Ale są te różnice. Są i naprawdę... Gdzieś może być ktoś, kto dał radę i ja ciągle wierzę w to, że ten ktoś już wykręca mój numer i zaraz go usłyszę w studio. 704-304-304. Spróbuj chociaż. Spróbuj, jeśli nie udało się dostać do studia przy pierwszej próbie, spróbuj drugi raz, naprawdę. Jesteś
nie wiem, jedną, może dwie, może trzy, może pięć osób, nie wiem, czy komuś się w ogóle udało to rozwiązać, bo to jest naprawdę taka nasza najtrudniejsza, jedna z najtrudniejszych zagadek na spostrzegawczość. Z folderu dla ekspertów. I podstępne, to jest podstępna zagadka. Te różnice są naprawdę podstępne. Proszę Państwa, łatwo mi się śmiać, bo to nie ja muszę to znaleźć, dlatego taka jestem pogodna. No powtarzam, nadzieja umiera ostatnia. Jeśli jest chociaż jedna osoba, która dała radę to rozwiązać, ja jeszcze chwilkę czekam. Jest szansa na wygranie 8000 zł. Niecodziennie w tej chwili na początku miesiąca takie kwoty proponujemy, także naprawdę warto z tego skorzystać. Jeśli rozwiązałeś, jeśli potrafisz o tych dwóch różnicach opowiedzieć, dzwoń, próbuj. Jedna osoba wystarczy, żeby wszystko się dobrze skończyło. Próbujemy tę zagadkę zakończyć. Za wszelką cenę ja próbuję znaleźć zwycięzcę. Proszę bardzo, jeszcze raz dyktuję numer telefonu. Kto widzi dwie różnice? Kto widzi dwie różnice? Szybciutko, zanim nam zmieni zagadkę, bo Piotrek jest już gotowy z zagadką tą szybciutką na literki, ułóż słowo. Tylko uprzedzam Państwa, to będzie tyle do wygrania. 5 dyszek. Nie dam więcej. Tu jest dużo pieniędzy możliwe, bo zagadka jest naprawdę no, z tych ekstremalnych, jeszcze na białym tle, to najgorsze, co może być. No ale jedna osoba wystarczy, żeby było szczęśliwe zakończenie. Jedna. Ale już, to się musi wydarzyć już. Zaraz będzie za późno. Jedna osoba, jest ktoś, udało się komuś, może przed chwilą wypatrzyłeś tę drugą różnicę. Dzwoń szybciutko, jeszcze masz szansę wygrać pieniądze. Jeszcze nie pokazaliśmy rozwiązania. Kochani, w każdej chwili ktoś tu się może dostać. Ja czekam, no w każdej chwili spodziewam się telefonu. Czy ktoś dał radę? Komórka stacjonarny, kręcimy. 704-304-304. Zaraz pokażemy rozwiązanie. Albo ktoś tu trafi i na twoich oczach wygra może całe 8000 zł, które mogło być twoje. To będzie wtedy złość. To proszę spróbować, bo tylko to sobie będziesz mógł zarzucić, to że nie spróbowałeś. Uwaga, kogo usłyszę? Kto? Kto trafia na otwartą linię? Kto zagra 8000 zł? Zanim będzie za późno, proszę Państwa. Piotrek, nie udało się nikomu. Nie udało się nikomu tego rozwiązać. Po prostu to jest nie na dzisiaj. Albo nie ma ludzi po prostu. Jakby było więcej ludzi przed telewizorem, to ktoś by nam się trafił, z jedna osoba, która by taką trudną zagadkę dała radę rozwiązać. A po prostu jak jest Państwa garstka, to jakim cudem mam trafić na kogoś, to jest naprawdę wybitnie spostrzegawczy. No nie jesteśmy spostrzegawczy, z natury nie jesteśmy tak bardzo spostrzegawczy, bo byśmy zwariowali, jakbyśmy to wszystko widzieli. A tu kogoś takiego bardzo, bardzo, bardzo skrupulatnego trzeba.
To nie są oczywiste różnice. To nie jest tak, że jedna jest blondyna, druga brunetka. Proszę Państwa, większość mężczyzn nie zauważyłaby, na przykład jakby tu była różnica, że na jednym jest w czerwonej sukience, na drugim w czarnej. Pewno by nie zauważyli. Piotruś, ale dlaczego nie zmieniłeś zagadki? Dlaczego nie zmieniłeś zagadki? No to dałeś mi zagadać, nawet mi nie powiedziałeś, że jest 15 po. Nawet mi nie powiedziałeś, że jest 15 po. No i co teraz będzie? To ja właśnie mówię, że właśnie się poddałam. Mówię, zmieniajmy, bo nikogo nie znajdziemy przy tej pogodzie. To, a ty mi w tym momencie, że koniec programu. I są panowie, no mi coś jest naprawdę. Ja nie wiem, mi się wydaje, że oni po prostu tak bardzo chcą, żeby ktoś jednak zagrał o te większe pieniądze i dlatego mi nie dają zmienić. Dobrze, kochani, 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 bez paniki. Uwaga, mamy jeszcze jutro spotkanie w piąteczek przed weekendem, także jeśli ktoś by chciał te większe pieniądze, jakąś łatwiejszą zagadkę i mniejsze pieniądze, jutro 11 proszę być przed telewizorem, włączyć Tele5. Jestem, obiecuję 5 dyszek na wyciągnięcie ręki. Teraz już nie będzie tej łatwej zagadki. Nie będzie, bo od momentu, jak mi wyświetlą, że jest koniec programu, nie mogę po prostu już nic zmieniać, bo jest za mało czasu. Kończymy program. Kończymy program. Muszę kogoś usłyszeć. Musi ktoś spróbować. Naprawdę musi ktoś spróbować wygrać te 8 tysięcy złotych. Często ta informacja, że jest to koniec programu, czasem mobilizuje kogoś, kto gdzieś tam siedział, ukrywał się, zamiast zadzwonić wcześniej, już by było dawno po tej zagadce, byśmy już grali coś łatwego, co każdy by sobie mógł rozwiązać. To nie. Ale dobra, mam nadzieję, że ta informacja, że jest to koniec programu, kogoś z Państwa po prostu weźmie do galopu. No bo naprawdę, czy to by nie było super, tak dzisiaj w czwartek wygrać sobie takie 8 tysięcy, a to naprawdę może się udać. Szansa, że to ty trafisz do studia jest ogromna, bo proszę mi uwierzyć, nie ma konkurencji przy tej zagadce. Ona jest za trudna po prostu. I za trudna jak na dzisiaj, na taki pierwszy słoneczny dzień, kiedy wszystkich mi z domu wywiało. No ale dobra, dopóki jestem na ekranie, dopóki zagadka jest na ekranie, dopóki ktoś nie zadzwonił i nie podał odpowiedzi, lub nie pokazaliśmy jej, bo możemy zakreślić tymi czerwonymi kółkami Państwu, gdzie były te różnice. Do tego czasu jest szansa, że ktoś jeszcze to 8 tysięcy wygra. Ile? Tylko trzy? Trzy chwile. Daj chociaż... O Jezu, trzy chwile. Dobra, to musimy się sprężyć. Czy jest tam ktoś gdzieś, kto dał radę znaleźć dwie różnice między tymi zdjęciami? Proszę Państwa, wystarczy jedna osoba, żeby wszystko się dobrze skończyło. Jedna osoba, dokładnie. Trzy chwile mamy, żeby, bo kończymy program po prostu. To, no i to jest telewizja. Tu wszystko ma bardzo określony czas i musi się skończyć o konkretnej porze. Niezależnie od tego, czy Państwo się zdążą zmobilizować, czy nie. Także proszę się zmobilizować, dobrze? Proszę się zmobilizować, bo mamy tylko trzy chwile. A ten zdejmą nas po prostu z anteny. Zdejmą nas z emisji i cześć. Dwie różnice. Musisz jakoś mniej więcej o nich opowiedzieć. Może nawet do końca nie wiesz, co tam się różni, ale widzisz okolice, miejsce jakieś tam, że możesz powiedzieć, tam coś jest inaczej. Chociaż taką okolicę podaj mniej więcej w którym miejscu. Mniej więcej gdzie mam szukać. Dwie chwile. Jeszcze każdy ma szansę spróbować te 8 tysięcy wygrać. Proszę spróbować. Dużo pieniędzy. Naprawdę jest ogromna szansa, że trafisz do studia, bo tłumów to dzisiaj nie ma. Także jeśli jesteś przed telewizorem i te dwie różnice widzisz, naprawdę warto spróbować. Naprawdę. Także to ten dzień może zupełnie inaczej za chwilę wyglądać, jeśli trafisz do studia. Mamy tylko dwie chwile. Bardzo bym nie chciała, żeby kolejna zagadka i kolejny ten czas, nagroda, żeby poszły na marne. Już dzisiaj jedną zagadkę musieliśmy rozwiązać, nie czekając na zwycięzcę i to już była porażka. A teraz jeszcze jedna. Aż tak ciężki dzień, aż tak Państwu nie chce się skoncentrować, czy po prostu się nie da, bo nie wiem co, radość rozpiera. Jak będzie? Nikt się nie zgłosi, naprawdę? A ci panowie, którzy rozwiązali te dwie pierwsze zagadki właśnie na spostrzegawczość, żaden z panów tutaj nie widzi tych dwóch różnic? Nie wierzę. Proszę spróbować trafić do studia, wykręcić ten mój numer drugi czy nawet trzeci raz. Kto z Państwa musi trafić do studia, jak jest mało osób, które próbują, to czasem właśnie trzeba powtórzyć, wykręcić ten numer, ten drugi czy trzeci raz, żeby po prostu trafić na odpowiedni moment.
Kto jeszcze spróbuje? Kto widzi dwie różnice? Bo czas nam się skończył. Zero. Nie wyświetlajmy rozwiązania, nie wyświetlajmy, czekamy. W ostatniej chwili zdążymy, Piotruś, zdążymy. Poczekaj, bo może ktoś teraz się zmobilizuje i usłyszymy rozwiązanie. Uwaga! Komórki, telefony stacjonarne. Walczymy. 704-304-304. Nawet 8000 zł. Kto spróbuje wygrać? Śmiało, szybciutko, szybciutko, to jest ostatnia szansa. A jeszcze musisz mi opowiedzieć o tych różnicach. Naprawdę nie mamy czasu, kończymy program. Jedna osoba, ale już. Jeszcze raz proszę spróbować. Wykręciłeś numer, nie trafiłeś na otwartą linię, spróbuj raz jeszcze. 704-304-304, tylko migusiem, bo zaraz będzie za późno. Nie pokazuj, Piotruś, rozwiązania, nie pokazuj rozwiązania. Czekamy do ostatniej chwili. Ile zostało czasu? Ile mamy? Niedużo. Do zakończenia mamy 2 minuty. Proszę Państwa, muszę kogoś usłyszeć w tym czasie. Nie czekajcie do końca tego czasu. Jeszcze ktoś mi musi opowiedzieć, gdzie są te różnice. Ja powtarzam, nie musisz nawet tak dokładnie kojarzyć, co to jest tą różnicą. Wystarczy, że widzisz, bo może ktoś po prostu... No to startuj. Że ktoś widzi, że... A gdzieś tam w tej okolicy coś mi się wydaje, że jest inaczej. Proszę Państwa, to są strasznie trudne różnice. Naprawdę, to ja nawet znając tę zagadkę, nie potrafię ich wszystkich znaleźć. Jedną widzę. Jedną, a od Państwa wymagam dwóch. Ale wystarczy jedna osoba. Tylko ta jedna osoba no, musi się zebrać, wziąć ten telefon, zadzwonić. Nawet 8000 zł. Naprawdę ogromne brawa dla wszystkich, którym udało się chociaż jedną różnicę znaleźć. Tutaj nie ma łatwej różnicy. Tutaj nie ma takiej różnicy na rybkę, jak my to mówimy, że no typu właśnie tak, że na jednym ma czerwoną sukienkę, a na drugim w ogóle nie ma. No nie ma takiej różnicy, to byście pewno widzieli. Wszystkie różnice są trudne. Wszystkie są trudne, ja proszę o wskazanie dwóch. Trzeba o nich opowiedzieć, chociaż mniej więcej. Jeśli ktoś potrafi, to jeszcze minutka. Minutka, która może bardzo dużo zmienić. Nie tylko dzisiaj, nie tylko na najbliższy tydzień, ale sądzę, że na całe wakacje. Możesz nie mieć teraz 8000 zł, a po ukończeniu tej minuty mieć 8000. To się jeszcze może wydarzyć, to jest do końca programu prawdopodobne, także... Wszystko zależy od Państwa. W tym momencie, jeśli ktoś widzi dwie różnice, wykręci mój numer telefonu, ma szansę wygrać nawet 8000 zł. Warto spróbować, bo nie ma konkurencji. Jesteś przed telewizorem, widzisz te różnice. Naprawdę warto spróbować. Wykorzystaj okazję. To jest jakaś okazja, a zawsze powtarzam moim graczom, niewykorzystane okazje mszczą się. Jutro cię może nie być przed telewizorem. W przyszłym tygodniu możesz nie trafić na zagadkę, którą potrafisz rozwiązać. I co? A teraz masz jeszcze ciągle szansę, jeśli te dwie różnice widzisz, jeszcze ciągle masz szansę te 8000 zarobić. Uwaga, 7, 6, proszę Państwa, kończymy program, to jest niestety nieodwołalne. 3, 2, 1, uwaga, ostatnia szansa. Czy kogoś usłyszę w końcu? Wystarczy, że jedna osoba to widzi, ale to musi być naprawdę jedna bardzo spostrzegawcza osoba. I jeszcze zmobilizowana, bo jeszcze trzeba wykręcić numer, trafić na otwartą linię, spróbować, powalczyć.
Kto dał radę? Proszę się pochwalić, bo naprawdę to jest strasznie trudna zagadka. Dwie różnice. Kto może o nich opowiedzieć? Szybciutko, Piotruś, nie pokazuj rozwiązania. Jeszcze tu jesteśmy. No. Usłyszę kogoś? 704-304-304. Uwaga! Jeszcze każdy ma szansę. Każdy, kto widzi dwie różnice i wykręca w tej chwili mój numer, ma szansę na wygranie nawet 8000 zł. Uwaga! Spróbuje ktoś? Mniej więcej chociaż opisać. Ja nie mówię, że szczegółowo, ale mniej więcej w której okolicy mam tych różnic szukać. Będzie za późno zaraz, proszę Państwa. To jest ostatnia szansa, żeby się zmobilizować. Kończymy program. Teraz albo będzie za późno. Ajajajajajaj. Uwaga. Teraz. Uwaga, proszę Państwa. Jedna osoba, szybciutko, jeszcze dasz radę, jeśli widzisz dwie różnice, szybciutko dzwoń, może zaraz się usłyszymy. Komórka, stacjonarny, 704-304-304, dwie różnice, gdzie są? Znajdzie się ktoś? Naprawdę nikomu się nie udało? Ani jednej osobie? To słońce nieszczęsne. Nie pokazuj rozwiązania jeszcze, Piotruś. Czekamy do ostatniej sekundy. Czekamy. Znajdzie się ktoś? Udało się komuś? Wystarczy jedna osoba. Jedna osoba, która zobaczy i spróbuje trafić na otwartą linię. Spróbuj. Naprawdę bezkonkurencyjnie dzisiaj. Dwa. No. Jeden. I kto? Jeszcze kto? Kto? Jeszcze tu jestem. Halo? Dzień dobry, strasznie słabo pana słyszę. Proszę opowiedzieć o tych różnicach. Sukienka jest dłuższa na drugim zdjęciu, a druga różnica to noga od krzesła jest też dłuższa. Brawo dla pana, 100 zł jest pańskie, a teraz szybciutko lecimy z pytaniami. Proszę, żeby tam reżyser słuchał odpowiedzi. Jakim, uwaga, 30 sekund.
Aha, do biegu gotowi? 30? Start. Jakie miasto jest stolicą Słowacji? Sława. 5 do potęgi trzeciej to? 100. To nie jest prawidłowa odpowiedź. 125. 125. 5 do potęgi trzeciej. Trudne. Dziękuję Państwu przepięknie. Mam nadzieję, że może jutro troszeczkę lepiej pójdzie z tą grą o bonus, ale cieszę się, że jednak był ktoś, kto dał radę tę trudną zagadkę rozwiązać. Proszę Państwa, miłego dnia życzę tego słonecznego. Idźcie się teraz cieszyć tym słońcem, a jutro o 11 się widzimy. Dziękuję.